sometime dreamer. Your dreams could be reality. A full-time dreamer. Come along and sing with me. I'm a full-time dreamer. My dreams are my reality. A full-time dreamer. So far it works for me. Nazywam się Marek Kondrat. Parę lat temu zmieniłem zawód, by zająć się tym, co pochłania mnie bez reszty. Kocham przygodę, ludzi i wino. Obrigado, senhor. Za chwilę razem ruszymy w podróż, by poznać ludzi z pasją do winogron. Zabiorę Państwa do winiarskich stolic Europy i spróbuję pokazać, jak powstaje wino. Usiądźcie więc wygodnie, bo startujemy. A na początek... Zapraszam do winnic Hiszpanii, do pięknego kraju, pełnego różnic i kontrastu. Zapraszam na wino hiszpańskie. Najpierw przedstawię Państwu grono Tempranillo. Od słowa temprano, czyli wcześnie. Bo to grono dojrzewa wcześniej niż reszta gron regionu La Rioja. Stara winnica. Bardzo stara. Znikąd nie słychać doniesień sejmowych. Czuję się bezradny. Te wina to jedne z najpiękniejszych win, jakie urodziła Ziemia na całym świecie. Inne od wszystkich. Lekkie, ale z charakterem. To Tempranillo z Riochy. Zapamiętamy na całe życie. Trafiam na zbiór. Bardzo dobry moment. Piękne, pełne grona. Tempranillo. To owoc tej krainy. A to jest wiura. Młodziutka. Białe winogrono, które w kilku procentach będzie towarzyszyło temu czerwonemu. Dla kwiatu, dla owocu. Buenas tardes, señor. Buenas. Winogrona tutaj tną Portugalczycy. Sąsiedzi. Nigdy nie stanie się tak, że Hiszpanie pojadą ciąć winogrona portugalskie. Ale to zupełnie inny temat. Ile chłopaki sobie zetną, tyle zarobią. Buenas tardes. Miłego popołudnia. To są stare krzewy, mają 60 lat. 60? Tak, 60. Ale to bardzo dobre winogrono. Dobre, prawda? Bardzo. I w dobrej, dużej ilości. Moje drogocenności. I popatrz, Marek, im więcej krzak ma korzenia, tym lepiej. Tym lepszej jakości są wina. W tej winnicy troszkę już wiekowej ścina się około 1000 do 1100 kg na osobę. A więc każdy ścinacz może zarobić około 172 euro na czysto w ciągu całego zbioru. Rozumiem. Czyli w około 10 dni. Już czuję to wino w ustach. Śpieszę więc do bodegi. To po hiszpańsku piwnica, bar winny lub miejsce, gdzie wytwarza się wino. Jesteśmy zaproszeni przez jej właściciela. Mam nadzieję, że zastanę Juana. Konfesjonał w bodedze. Dziwne. Więc na wszelki wypadek zobaczę, co tam jest. Drzwi. A, tu jest piwnica. Wejdźmy. Dobry wieczór, Marek. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? To jest bardzo stara piwnica. Aż z 1583 roku, kiedy to Hiszpanią rządził Filip II, król Hiszpanii. To tam, to jest jego herb.
W 1583 roku tenże król Hiszpanii kupił niepodległość, a kupił ją za litry wina. I te tu monety zwane Marvellas. A ta piwnica właśnie nam o tym przypomina. Rozumiem. Została odrestaurowana i służy okolicznym bodegom do przechowywania wina. Służy także naszym drogim gościom, przyjaciołom i importerom. Możemy tu razem biesiadować, testować i przechowywać nasze małe winne dzieła. Dobra, to tyle jeśli chodzi o starą część tej bodegi. Dani, odpal tę maszynę. Pierwsze winogrona ze szczepu Tempranillo. Wjechały do maszyny, która za chwilę będzie je wyciskać i oddzielać szybułki od gron. 1800 kg, pierwszy traktor. A gdzie dotrą winogrona tymi rurami, to zaraz zobaczymy. Juan pobiera sok do takiego urządzenia, które za chwilę nam pokaże, ile tu jest alkoholu. 14,6. To jest bardzo dużo cukru, który zostanie przetworzony w alkohol. Już na tym etapie, ten sok ma kilka sekund, jak widzieliście, już możemy stwierdzić, jak mocne, jak potężne będzie wino. To jest długa droga. Musimy chwilę poczekać. Zobaczcie! To są skwaszone winogrona, które będą stworzyły korzuch razem z sokiem w tym tanku. Rozpocznie się proces fermentacji. Pięknie pachnie. To jest najważniejszy dzień w całym roku winiarza. I jeszcze nie ma on przed oczami butelki z nalepką. Piękny moment. Ale teraz spróbujemy tego, co wycisnęliśmy przed chwilą. Salut. Salut. Czysty cukier, glukoza. Dziecięciu można to podać. Potem już trochę gorzej. Cudo, Tempranillo w pierwotnym wydaniu. Potem będzie fermentować, potem przybędzie mu mocy. Na razie jest genialne. Na to nasze Tempranillo trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Tymczasem wieczór to czas na kawę z bąbelkami. Początek października o 6:30 wieczorem w Katalonii to jest najlepszy czas, ażeby napić się kawy w dobrym towarzystwie. Jose Canto, który jest organizatorem mojej wyprawy tutaj, który trzyma, że tak powiem, w ręku wszystkich winiarzy, z którymi się spotkałem tutaj. Jest tak zwanym negocjantem i pośrednikiem. A Jose mówi też po polsku, ponieważ jak rozmawia ze swoimi klientami, musi rozmawiać w ich języku. To jest fantastyczna sytuacja. Co to znaczy kawa jako musujące wino? Dlaczego ona się nazywa kawa? Chyba po angielsku, bo... Aha. Kawa to jest nazwa piwnicy i nazwa wina od niej pochodzi, bo tam trzymamy butelki do drugiej fermentacji. Więc od piwnicy, bo w tym rejonie nazywamy ją kawa. A robić ją taką samą klasyczną metodą jak szampana, tak? Tak, dokładnie taką samą. Wino drugi raz fermentuje w butelce przez 2-3 lata, w zależności jak długo chcemy. Na zdrowie. Byłem pewien, że kawą kończę wizytę w Hiszpanii. Zupełnie niespodziewanie czekał mnie jeszcze zbiór żarówek. Jeśli jesteś w Hiszpanii, no musisz uczyć się
flamenco tańczyć. No. Tutaj. I tutaj będzie teraz szkolenia flamenco na 3 lekcji. Tak? Doskonale. To jest, ja popatrzę to jest po na pierwszą. Tak? To jest pierwsza lekcja, to jest odkręcić żarówkę, tak? Aha. Zobaczyć. Czy ona jeszcze działa? I na dół do torby, tak? I to jest pierwszy ruch flamenco. Tak, pierwszy, drugi i do torby. Kolędę. No, już bardzo prosto. A druga bardzo lekcja prosto. Jest jaka? No, pierwsza, druga, trzecia, tak? Że trzy etapy, rozumiem. Trzy etapy, no prosto, no prosto. No i postanowiliśmy trochę potrenować. Popatrzeć, schować, odkręcić. Jeszcze. Aha. Popatrzeć. Ha, żarówka. Już mam 3 żarówki. Dobra, dość tych wygłupów. Na razie muszę powiedzieć... Buenas tardes. Do zobaczenia, Hiszpanii. Coś czuję, że wrócę tu nie raz.